Siemano, z tej strony Sprytny i witam was w kolejnym odcinku FIFA 14 Ultimate Team World Cup. Jest to półfinał, do tego miejsca doszedłem swoim składem, który nie powala na kolana, powalają za to składy przeciwnika. Robben, Benzema, Ronaldo, na przykład ci zawodnicy. 27 minuta i lider tego zespołu, czyli Cristiano Ronaldo, zdobywa bramkę na 1-0. Na szczęście udaje nam się wyrównać jeszcze przed zakończeniem się pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu Andiego Carrolla wpisuje się na listę strzelców Marquisio. Wynik 1-1. Kolejna próba Cristiano Ronaldo. Tym razem król nie skapitulował, świetnie się zachował. Wyczekał do końca, no i obronił ten strzał. Wyrównane pierwsze 45 minut, a oto bramka Cristiano Ronaldo, w której no nie miał żadnych szans nasz golkiper, a szkoda, bo genialnie broni. 63 minuta, nasz srebrny prawy pomocnik Bakali zdobywa bramkę dającą nam wynik 2-1 i możliwość awansu do wielkiego finału, ale szybko o tym musimy zapomnieć, ostudzić głowę i grać dalej. 79 minuta i Robben właśnie sprawcą tego wydarzenia, 2-2 i w meczu dzieje się naprawdę wiele. Kolejna sytuacja, tym razem Diego Costa mógł pokonać golkipera rywali, ale to mu się nie udało. Świetne zachowanie Thibaut Courtois prawdopodobnie. No i 81 minuta, również lider naszego zespołu postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, Eden Hazard, i gol w 81 minucie na 3-2. Świetne zachowanie tego naszego lewego pomocnika. Ale mecz trwa nadal, kolejna okazja bramkowa przeciwnika, podanie do Benzemy, tutaj na szczęście jest Team Król, zawsze pewny w naszej bramce, no ale znów musiał skapitulować po strzale Cristiano Ronaldo, prawdopodobnie z rzutu rożnego i główki. Wynik 3-3 po 90 minutach gry oznacza tylko i wyłącznie jedno dogrywkę, a w niej może zdarzyć się wszystko. Statystyki bardzo wyrównane, zatem rezultat jak najbardziej sprawiedliwy i w drugiej, w pierwszej części dogrywki bierzemy ponownie sprawy w swoje ręce. 95 minuta, Bakali, prawy pomocnik, zdobywa gola dającego nam rezultat 4-3 i Diego Costa pieczętuje awans do wielkiego finału naszej drużyny. 104 minuta, tutaj już prawdopodobnie możemy cieszyć się z awansu, ale jeszcze przed nami druga część tej dogrywki. Może wszystko się zdarzyć, przeciwnik może postawić wszystko na jedną kartę, dlatego musimy dobrze się bronić i kontratakować przede wszystkim, by rywal bał się naszych akcji. No ale w drugiej połowie to on popisuje się świetną akcją, ale jak już wcześniej mówiłem, król genialnie broni i to on również przyczynia się do tego, że awansujemy do wielkiego finału. 5-3 dla nas, rywal skapitulował, musiał po prostu przyznać, że nasz zespół w tym meczu był lepszy, był na pewno skuteczniejszy. Wielki finał, chciałoby się zagrać go właśnie z taką drużyną, 50% zgrania, skład pomieszany, zawodnicy różni, ale to był tylko trainerowiec, no, a to oznaczało tylko i wyłącznie jedno. Mogłem być pewny, że rywal, którego spotkam w finale, będzie na pewno lepszy. No i więc potwierdzenie tego, że trafiliśmy na trainerowca. Na szczęście w tym trybie nie jest tak jak w lidze Ultimate Team, że kiedy trafimy na trainerowca podczas meczu o mistrzostwo, awans czy utrzymanie, no to ten mecz wtedy nie jest powtórzony, a tutaj od nowa jesteśmy w wielkim finale, tym razem mierzymy się z Chorwacją, kibicem być może tej reprezentacji. Jeszcze lepszy skład czeka nas w tym spotkaniu: Royce, Gomez, również Schweinsteiger oraz Kroos i tak dalej, i tak dalej. No, finał naprawdę bardzo zacięty, zaczyna się od pierwszej akcji, którą my wyprowadziliśmy, ale brakło nam tutaj szczęścia, jednak to do nas wróciło w 16 minucie tego meczu. Świetny strzał Marquisio z ostrego kąta nabił bramkarza, a ten po prostu wbił sobie piłkę do bramki. Niestety dwie minuty później wyrównanie w tym meczu. Marco Reus, genialny zawodnik, którego niestety brakuje na mistrzostwach świata w Brazylii, zdobywa wyrównującego gola 1-1 i wszystko zaczyna się od nowa. Minął naszych piłkarzy, obrońców, prawdopodobnie Schweinsteiger, który podał do kolegi z reprezentacji. No i Diego Costa, 21 minuta, w końcu ten zawodnik zaczął o sobie przypominać, że jest w naszym składzie, że trafiliśmy go w paczce. Wyrównanie, nie, to już nasze prowadzenie, 2-1, mocny strzał i bramkarz bez szans. Niestety znów, chyba dwie minuty potem Toni Kroos zdobywa bramkę na 2-2, ale to naprawdę były bramki na farcie. Nie wiem, co w ogóle moi obrońcy robili w tym meczu, czy oni spali, czy po prostu, no zobaczcie sami, w ogóle mijali się z celem, no i to oznaczało tylko i wyłącznie jedno. Bramka dla rywala, kolejna okazja bramkowa, już pod bramką przeciwnika jesteśmy my, ale jego bramkarz także w tym meczu był świetnie dysponowany. Żółta kartka dla Carrolla
I koniec pierwszych 45 minut, tak właśnie to wyglądało, jeśli chodzi o pierwszą połowę. W drugiej na pewno będzie działo się jeszcze więcej, a to za sprawą tego, że walczymy przecież o 30 tysięcy monet, o 3 paczki, a przede wszystkim o honor, o to by wygrał lepszy. W drugiej połowie zaczynamy od błędu przeciwnika w obronie, ale niestety nie wykorzystujemy go w odpowiedni sposób. Eden Hazard nie potrafił pokonać golkipera drużyny przeciwnej. Pokonał go natomiast Andy Carroll. 64 minuta, ten gracz naprawdę również gra dla mnie świetnie. Zdobywa bramkę dającą nam w tym momencie jak najbardziej korzystny wynik. 3-2, dośrodkowanie Diego Costy, no i genialne zachowanie naszego drugiego napastnika, który pokonał dwóch obrońców i zdobył gola. Ale sytuacja i moje szczęście doprowadza do tego, że znów mamy wyrównanie. Wynik 3-3, 66 minuta, Toni Kroos sprawcą tego wydarzenia. Świetne podanie prostopadłe, a następnie genialny strzał tego środkowego pomocnika ofensywnego. Na szczęście w 90 minucie spotkania, w końcówce tego meczu, ponownie bramkę dla nas, chyba najważniejszą w tym całym turnieju, zdobywa Diego Costa. Wynik, który daje nam po prostu puchar World Cup Brazylia 2014. Rywal na pewno było mu smutno, na pewno był wściekły na to, że stracił ją tak późno. No bo od 66 minuty był zastój, walczyliśmy głównie w środku pola i to my cieszymy się z wygranej. 3 paczki, 30 tysięcy monet, ale co najważniejsze, prestiż, honor i puchar. No bo ta seria miała doprowadzić nas właśnie do tego miejsca. Jestem dumny ze swojego składu, ze swoich zawodników i to oznacza tylko jedno: nie trzeba mieć mocnych zawodników, mocnego składu, wystarczy po prostu troszeczkę grać w FIFA 14 i mieć jakieś tam umiejętności. No nie będę sobie słodził, bo najlepszym graczem na pewno nie jestem. Paczki, które otrzymaliśmy za zwycięstwo i bilans się znacznie poprawił, 14 wygranych, 2 remisy, 7 porażek. A w paczkach, no, nie mamy w tej akurat nikogo specjalnie ciekawego, sporo graczy, no ale nie takich, którzy mogliby powalić nas na kolana. Ja dziękuję wam za ciepłe przyjęcie tej serii, jest jej to koniec już, dlatego niebawem myślę nad rozpoczęciem innej z FIFA 14 Ultimate Team na tym kanale. Macie jakieś propozycje, no to piszcie je w komentarzach. Przepraszam, że nie było odcinka z 1/4, czyli z ćwierć finału, no ale gdzieś te nagrania po prostu mi musiały się albo usunąć, albo źle nagrać. No nie wiem, bo nagrywam ten materiał dopiero po długim weekendzie, a ten puchar został przeze mnie zdobyty jakieś 2-3 tygodnie temu. Dopiero teraz miałem czas po prostu, aby to wszystko nagrać i wam zaprezentować. Życzę wam powodzenia również w dojściu do wielkiego finału, a najlepiej jeżeli go wygracie. Pamiętajcie, że nieważne jaki skład, ważne aby po prostu wam się dobrze grało. Formacja przede wszystkim, no i również liczy się to, by zachować cały czas spokój, walczyć do samego końca, co wam pokazałem w niejednym filmiku. Xabi Alonso, dobry gracz, bardzo dobry wręcz z drużyny hiszpańskiej, która no zawiodła na pewno wszystkich kibiców Tiki Taki oraz drużyny na tym turnieju. No ale co zrobić, nie można zawsze wygrywać, nie można być zawsze najlepszym. Ja wam dziękuję i do usłyszenia kolejnym razem.